Siema, witamy Was w kolejnej części naszego cyklu Tips and Tricks. Dzisiaj pokażemy Wam, jak prawidłowo przygotować powierzchnię do aplikacji wosku za pomocą naszego Pure Paint Cleanera i jak prawidłowo nałożyć wosk Extreme Wear Wax. Pierwszy etap to nałożenie niewielkiej ilości cleanera na aplikator z mikrofibry. Nasz Pure Paint Cleaner nie posiada właściwości ściernych, więc nie zrobi Waszemu lakierowi żadnej krzywdy. Aplikujemy na niewielki fragment. Wypracowujemy do momentu, kiedy będziemy widzieli, że jakby tego produktu już prawie na masce nie ma, czyli zostaje tylko taka delikatna mgiełka po produkcie. To jest mniej więcej ten etap. I teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Teraz bierzemy czystą mikrofibrę, na przykład taką jak nasz LED Finisher, i docieramy cleaner do idealnego połysku. Nakleimy na maskę fragment taśmy, która oddzieli nam dwie powierzchnie. Na jednej stronie pokażemy Wam, jak wygląda powierzchnia po nałożeniu wosku, a na drugiej stronie, jak wygląda bez aplikacji. Nakładamy niewielką ilość wosku na aplikator i wcieramy w powierzchnię wzdłużnymi, a następnie poprzecznymi ruchami. I robimy to dotąd, aż będziemy widzieli, że powierzchnia jest równo pokryta woskiem. Na takim etapie zostawiamy produkt na około 2-3 minuty, w zależności od temperatury i warunków atmosferycznych. Minęły zakładane przez nas 3 minuty, wosk jest już gotowy do dotarcia. Bierzemy czystą mikrofibrę i podobnymi ruchami jak wcześniej wycieramy. Na początku będzie czuć lekki opór i wycieramy tak długo, aż będziemy czuli pod ręką, że powierzchnia jest idealnie śliska i gładka. Po dotarciu wosku nakładamy drugą warstwę, oczywiście w dokładnie taki sam sposób jak za pierwszym razem. Również zostawiamy na 2-3 minuty i docieramy mikrofibrą. Odrywamy teraz taśmę. Wycieramy do końca wosk, który pod nią się dostał. I spryskujemy wodą, żeby pokazać Wam efekt hydrofobowości. Jak widzicie, po stronie, gdzie był nałożony wosk, krople wody są dużo okrąglejsze i łatwiej ściekają z maski. Zupełnie przeciwny efekt jest po drugiej stronie. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, której zapewne na filmie nie widzicie do końca, ale lakier po stronie, gdzie został nałożony wosk, jest przyciemniony i ma dużo większą głębię. Mam nadzieję, że wszystkie Twoje wątpliwości dotyczące aplikacji wosku zostały rozwiane. Mam nadzieję, że podobał Ci się też odcinek. A jeśli tak, to nie zapomnij zostawić nam łapki w górę, subskrybuj nasz kanał. A jeśli masz jakieś pytania, zadaj nam je, a wkrótce nagramy dla Ciebie kolejny film. Do zobaczenia.